O! Dzień dobry. Ja ją nacisnąłem, ale nie widziałem, że się zapaliła i zostawiłem ją. Słuchajcie, pospałem dzisiaj. Dzieci do szkoły nie idą, słuchajcie, strajk. Dzieci do szkoły dzisiaj nie idą, bo nauczyciele strajkują i tak cicho było w domu. Zazwyczaj o godzinie 7 zaczyna się taka lawina budzików po całym domu. Więc ja też takie przypomnienie mam, że muszę już się ruszyć. A dzisiaj swój wyłączyłem na drzemkę i tak zostało, słuchajcie. Ostra akcja. Także pospałem 15 minut, ale pogoda jest piękna, słuchajcie, wiosna, normalnie wiosna. Co za piękne słońce, ja chyba podjadę na wybrzeże, żeby wam pokazać. Także dzieje się normalnie. Poza tym co? Poza tym dzisiaj mamy hydraulika, elektryka na sajcie. Będziemy robić fajne rzeczy. Kuchnię zdemontowaliśmy na koniec. Także, żeby było miejsce. Dach zaczęliśmy kryć, żeby wiedzieć, co jest kaman. Ile mamy materiału, płyt i tak dalej. Także wystarczy chyba płyt, z tego wynika. No i co? I do przodu cały czas ogólnie. Dzień dobry jeszcze raz, jeżeli się nie przywitałem, bo już nie pamiętam z tego chaosu. Pozdrawiam Kubę z Pilic. Kuba, cześć, co tam u ciebie, jak tam biznes? Z Kubą rozmawiałem wczoraj, to mój kuzyn, słuchajcie. Prowadzi bardzo fajny biznes, bo montuje panele solarne na dachach przed domem, pompy ciepła, robi dachy ogólnie w Polsce. Bardzo dobry biznes, powiem wam szczerze. Także dobrze, coraz lepiej chłopakowi idzie. Nie potrzebuję reklamy, ale mogę wam powiedzieć, że jeżeli ktoś w warmińsko-mazurskim szuka takiej osoby, to Kuba jest na miejscu i naprawdę jest dobry w tym wszystkim, co robi. Ma dobrą ekipę też, nie? Także warte polecenia. Słuchajcie, i poza tym co? Poza tym, tak jak widzicie, miałem podjechać nad morze, zacząłem o Kubie. Ale nie, już wracam, żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr. Skręcam. Tylko czy to jest tutaj ta w prawo, czy to jest następna w prawo? Czy ja już minąłem tą w prawo? Jedziemy zobaczyć słoneczko. Tak zaczniemy dzień. I tak już jestem spóźniony, i tak jestem spóźniony. To już z tym nic nie zrobię. Pani na rowerze, jedź pani. Pięknie pojechała. Ale miała pierwszeństwo, więc musiałem ją puścić. Tylko nie wiedziałem, w którą stronę skręcam. Czy rowerzyści też powinni pokazywać, sygnalizować, gdzie jadą? Raczej tak. W ogóle cały czas zastanawiam się, jeżeli chodzi o rowerzystów, jak to jest? Ja rozumiem, że to jest taki sposób na dojazd do pracy, do szkoły i tak dalej. Ale wydaje mi się, że jeżeli nie ma ścieżek rowerowych, ale to też już nawet pomijajmy na razie ten temat, bo gdyby na przykład tylko się poruszali tymi ścieżkami, ale poruszają się po drogach wraz z samochodami, ciężarówkami, autobusami i dojdzie do takiego wypadku na przykład, może to być wina kierowcy samochodu, pojazdu mechanicznego lub wina rowerzysty. I co w tym wypadku? Właśnie co wtedy? Kto pokrywa te koszta? Jezu, jaki jest tam pięknie, słuchajcie. Zaraz zobaczycie. Ale to nie to, że mam taką jakąś głęboką rozminę, ale czasami się zastanawiam, czy to nie powinno być w jakiś sposób uregulowane. Tyle podatków wymyślają, słuchajcie, ci nasi urzędnicy, aby dorobić, aby utrzymać to nasze piękne państwo, aby było coraz bogatsze, a ludzie coraz biedniejsi. A podatków dla rowerzystów jeszcze nie wymyślili? To już jest chyba czas na to. Bo kończą im się pomysły. Dobra, idziemy. Idziemy, słuchajcie. Już jeszcze chwila. Jeszcze momencik. Pokażę wam słoneczko. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jak tu jest pięknie dzisiaj. Nie jadę do pracy. Słuchajcie, to jest taki moment, w którym człowiek musi podjąć decyzję. Albo praca, albo wakacje. Jest przepięknie. Nie myślicie tak samo? Jest przepięknie.
Słuchajcie. I to mi w życiu wystarczy. Naprawdę. Często ja o tym mówiłem, ale ludzie się potrafią zagonić, nie? W tym całym takim, kurde, dążeniu za posiadaniem, czy to pieniędzy, czy jakichś majątków. A ja sobie to kiedyś już ustaliłem w głowie i stwierdziłem, że mi wystarczy ileś tam, minimum, które mi po prostu zwyczajnie wystarczy. Ale czasami dam się tak wciągnąć ten cały bałagan, tą gonitwę i ona mi chyba stresuje najbardziej później, wiecie? To tak afektuje mój charakter. Ja sobie to tyle lat temu poukładałem, żeby znaleźć ten balans, który mi totalnie wystarczy. Ale obserwując ludzi, obcując z nimi, gdzieś za jakiś czas znowu jestem taki wciągnięty w te sidła gonitwy za czymś. Nie wiem, po prostu to nie są moje marzenia. Moim marzeniem jest być wolnym, słuchajcie. Być wolnym człowiekiem. W jakimś tam sensie wolnym, bo oczywiście mi naprawdę wystarczy niedużo do życia. Nie mam jakiegoś takiego szału gonienia za nie wiadomo jakim bogactwem. Mam po prostu mieć te swoje minimum i to minimum naprawdę jest czasami bardzo minimum. Ale jestem wtedy szczęśliwy. Słuchajcie. Także co? Zaczynamy ten dzień. Niech moc będzie z wami. Zobaczymy się za chwilę. Cześć, kochani. Ja pójdę na zewnątrz do drugiej strony. Chłopacy murują, kończą ścianę, a Adrian wycina mi bruzdę na rurę, bo trzeba ją przenieść. Idę do właściciela pogadać z drugiej strony. Poprosiłem go, żeby nie otwierał drzwi teraz od living roomu, bo cały ten kurz wciągnie do środka. Także pogadamy z tej strony. Trzeba tu zapukać. Nie wiem jak to zrobić, ale ona musi dzisiaj wyjechać stamtąd. Dobra, autobus na ten, rzucę na ten, na auto przecież. Zmieści się, nie? Jak? Co, nie zmieści się? Ona dosyć szeroka jest. My dzisiaj musieli mojego vana wziąć. Kanapę mamy, słuchajcie. Klient oddaje kanapę. Dobra, dogadamy się. Ja lecę do sklepu. Nie przejmuj się. Więc kanapa leci i ma nowego właściciela. My to mamy farta, słuchajcie. A ja jadę do sklepu, muszę przywieźć izolację i muszę przywieźć śruby i tarcze i powiem wam, że i zajedzie do nas. Zmieniam baterię, ale jeszcze raz powiem. Jedzie Iza do nas. Let's go! Ale piękna pogoda, powiedzcie. Zadzwonimy do Selko. Dowiedzmy się, jaką mają cenę dla mnie na tą izolację 150. Bo może Travis mi da tą samą cenę, więc oszczędzę sobie czas na podróż tam. Zaraz się wszystkiego dowiem. Okay, so it'd be £56.99 plus that, £68.39 all in. Okay, thank you very much. All right, cheers then. Bye now. Bye. 68 z groszami, tak jak słyszeliście. Ale coś mi się wydaje, że Travis chciał prawie tyle plus VAT. Zaraz to zweryfikujemy. Czy będą mogli mi dać taką samą cenę. Co ja bym mógł powiedzieć? Żyć w harmonii z ludźmi to jest chyba bardzo ważna rzecz. Każdy o tym wie, ale nie każdy potrafi. A ja naprawdę mi to nie jest źle idzie czasami. I dostałem, słuchajcie, jeszcze lepszą cenę jak w Selko. Jak to jest możliwe? Powiedzcie mi. Nagle szybki telefon sprawdził tam gdzieś z menadżerem, czy jest to możliwe. Jeszcze mi funta obniżyli, słuchajcie, więc... Planowo miałem wydać bardzo dużo pieniędzy na tą izolację, a ostatecznie wydałem 739, więc
i mamy taką, jaką trzeba. Wiecie, o co chodzi, nie jakiś... Bo miałem tam możliwość, chłopak dobrze myśli, bo jest możliwość, że mogliśmy kupić płyty, które są z kilku kawałków, bo poznałem chłopaka, który pracuje gdzieś na fabryce i oni tam mają bardzo dużo offcutów. Więc oni to łączą wszystko w jedną płytę i można kupić coś taniej, słuchajcie, ale to, kurde, cała ta podróż, czas, żeby po to pojechać, później trzeba było kombinować, bo on sprzedaje płyty 120, trzeba było dokupić następny kawałek płyty 3 cm, żeby dołożyć, żeby tą wartość mieć, która miałaby być. Trochę bałagan ogólnie, jeżeli chodzi o logistykę. No i za dużo, bo to jest 11 płyt, no, trochę skórka za wyprawkę. Może zaoszczędziłbym z 200, ale ile ja czasu poświęciłbym na to, żeby tam jechać? Telefon, słyszeliście, poszedłem, Kamerun zadbało o całą logistykę. Podjeżdżam tylko do magazynu obok, bo oni tutaj dealują z firmą obok. Odbiorę to, wracam do boysów. Let's go! Dobra, dojechałem na miejsce. Izolacja leży tu, ale to jeszcze nie ta. Idę się zapytać pana na forklifcie, czy on coś o tym wie. Jeszcze chciałem wytargować peny. Taki jestem biznesman, bo widziałem tutaj paletę, słuchajcie, tej izolacji i okazało się, że ona nie jest do sprzedania. Ona jest tylko zwrócona przez klienta, który chyba był z niej niezadowolony albo coś było nie tak. I zobaczcie, ile izolacji tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale to nie jest chyba 150. Nasza jest tam. Trzy sztuki. To jest 120. Ale tyle sztuk, słuchajcie, tu leży. Znając życie, to po prostu nie chcieli się tym bawić, to wolą wyrzucić, niż to sprzedać, wiecie? Tak to wygląda dla mnie. A jest... Nie, no to nie jest 150. Czy to jest 150? Bo już głupi jestem. Kurde, musiałbym to zmierzyć. To wygląda mi bardziej na 150. Raczej tak. Wolą wyrzucić, to niech wyrzuca. Tak jak myślałem, to jest 120, nawet jest podpisana, słuchajcie. I to wszystko idzie do kosza, nawet ten chłopak teraz na forklipsie przyjechał i zapytałem go, czy co z tą izolacją. A, to wraca do manufacture. Czyli co, wraca tam, tam będzie przemielone, może jeszcze raz używane. Ale wątpię, bo to jest pianka, słuchajcie, to prawdopodobnie idzie do śmieci. Dobra, słuchajcie, mamy to, trzy w środku. Tak wygląda nowa 150, bardzo ładna, klient się ucieszy, że ma bardzo ładną izolację. Także zabieram się za próbę wciśnięcia tego do środka. Mam nadzieję, że się uda. I jak nie, to przyjadę jeszcze raz. Udało się, słuchajcie, jeszcze nawet mam miejsce na trzy. Ciekawy jestem, czy ja mam tu wystarczająco. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 sztuk, słuchajcie. Jest. Spakuję te śmieci gdzieś i lecę. Słuchajcie, jak mam miejsce, to ja wracam na Travisa, wrzucę kilka Joyce'ów do góry, żeby nie kursować drugi raz i będziemy mogli dzisiaj się zająć dachem, słuchajcie, do końca. Jeszcze śruby muszę kupić. Teraz potrzebujemy śrub, które sięgną do drewna, czyli takie 200. Może zanim ja tam podjadę, to podjadę do Tool Station, bo nie wiem, czy Travis ma takie długie śruby, kurde. A trochę ich będzie trzeba, słuchajcie. Bo ja nie mogę przykręcić płyty tylko do samej izolacji, bo to nie będzie trzymało, nie będzie to sensu w ogóle, nie? Chyba tutaj jakoś skleić to przed... To też by mogło być dobra opcja. Żeby nie kłaść tylko luzem tej izolacji, tylko smarować czymś i kleić ją do płyty. To jest chyba dobra opcja. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, jeszcze dorzuciłem 270. Pojechałem do Tool Station, ale nie mieli śrub. I podjechałem tutaj do Travisa i oczywiście mają. Te 200 wystarczą. Także mamy ich wystarczająco. Wziąłem 5 paczek. Czyli mamy ile? 250 sztuk. Na każdą płytę mniej więcej pójdzie około 25 sztuk. Czyli mam wystarczająco. A gdzie, Rafał, masz klucze? To jest dobre pytanie. W kieszeni pewnie, tylko głęboko tam. O, są. Dobra. Teraz mogę już wracać. Słuchajcie, mam drewno, bo kupiłem od razu. Mam płyty, mam izolację, mam śruby. Jedyne co teraz zostanie,
kupić wszystko na dach, czyli całe to przykrycie, razynę i tak dalej, ale z tym nie będę się śpieszył, dopóki mi nie zdemontują skafoldu, bo nie chciałbym, żeby mi coś uszkodził. Wiecie, o co chodzi. Także ja się zabijam i działamy dalej. Słuchaj, ja tylko chciałbym z jedną rzecz zaznaczyć. My robiliśmy 150 cavity, nie? Czyli tą przestrzeń między ścianą a ścianą. Tak? Pamiętasz? Wkładaliśmy stówę, izolację, tak? To chodź, chodź zobacz. Nie widziałem, że jest jakaś trójka. 2,5 centymetra. Można? A do tego wszystkiego oczywiście to nie było. To było wstrzyknięte później, nie? Bo to powstało później. Ktoś tu przyszedł i to wstrzyknął. Tak to wygląda w środku, słuchajcie. Tak wypełniają czymś takim granulatem ściany w środku. Cieplej było. No i na pewno jest cieplej, tylko że... To jest cyrk ogólnie. Przy tym budownictwie nie powinno się tego robić, nie? Ale to już długa historia, żebym ja wszystko wytłumaczył, bo powietrze tędy nie wędruje, nie? Nie, będzie pięknie. Także tak to wygląda. My wkładamy setkę, a tutaj była taka. I też było dobrze. Dobra, let's go. Kręcać. Także jesteśmy na dachu, proszę Państwa. Czekamy, aż chłopacy skończą. Jak skończą, wrzucamy płytę, ale my zajmiemy się tutaj w międzyczasie ramką. Bo płyty nas tutaj możemy robić. Tu możemy to możemy skończyć, to podokręcamy. Tu szpara jest, ale to nie jest problem, proszę Państwa, bo żeśmy źle ustawili tą płytę tutaj. Ale to damy radę, naprawimy to. Także jest tacy. Wypełnimy i job done. Let's go. To może się źle skończyć. Hello everybody. Ja jestem prosto z Polski. Przyjechałem tutaj, już nie pamiętam ile lat temu. To źle na mnie wpływa. Ej, wiemy, ramkę robimy na okno. Coś takiego, ponieważ ten miks jest wspaniały, puszczę go wam również. Dobra, bateria naładowana, ramka jedna zrobiona, druga właśnie jest w produkcji, pójdzie tędy i te krótkie ramki i mamy już tutaj stelaż na okno gotowy. Później jeszcze izolacja pomiędzy joysty, płyta OSB dookoła, będzie pięknie. I Stachu kończy płyty z tej strony, bo ściany zostały już skończone. Lecimy z tym. Słuchajcie, ramka jest. Jak mówię, jeszcze pójdzie izolacja pomiędzy te joysty i pójdzie OSB na końcu. Okleimy to i tak srebrną taśmą w środku, ale to już będzie super wystarczająco. Jeżeli chodzi o dach, no to kończymy krycie płytą, tak jak widzicie. Robimy ramkę dookoła, która... Słuchajcie, robimy ramkę dookoła z tego względu, żeby ten selotek serazzo nam nie wyleciał, a z drugiej strony, żebyśmy mieli jak przyczepić tego fejka. Dobra, jeszcze jedna płyta, słuchajcie, czyli będę musiał dokupić jedną płytę, bo nie wliczyłem płyty na ramkę, ale reszta jest zrobiona, słuchajcie. Tak zrobiony, ramka dookoła z joystów zrobiona, abyśmy mogli przyczepić później face'a, żebyśmy mieli do czego kręcić, słuchajcie, bo to jest bardzo ważne. Izolacja jutro, przykrywamy następną płytą. Lecę, bo muszę syna odstawić na basen. Ja się z wami już będę żegnał, chłopacy, zostawiam was. Ogarniecie. Słuchajcie, ściany zrobione. Belka poszła. Pięknie to wygląda, coraz lepiej. A jutro będzie jeszcze ładniej. Elektryk zrobił pierwszego fixa do końca. Puścił kabel już do fuseboarda, czyli do skrzynki bezpiecznikowej. Też jest pięknie. Jutro przyjdziecie pani hydraulik, bo dzisiaj nie dojechała. Dobra, bo ja się tak z wami nie pożegnałem. Lecę, słuchajcie, muszę syna odstawić na basen, więc
Do zobaczenia jutro. I dzięki jeszcze raz za kolejny super dzień. Let's go. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.